Nie. Z zeszłym ugonorą obecnie temu Mirakia fokusali. Czyli w pierwszym bloku rozmawialiśmy o tym, na czym powinniśmy się skupić. A második blokkban azt vettük végig, hogy mit is kell csinálni. W drugim bloku już rozmawialiśmy, to tak naprawdę co powinniśmy zrobić. És ugye oké, ez így nagyon jól hangzik, de hát legtöbb ember keresünk a megoldást, hogy találja meg a megoldást erre a bizonyos csinálásra. I to wszystko bardzo ładnie brzmi do tej pory, ale tak naprawdę większość ludzi szuka rozwiązania, w jaki sposób należy to zrobić, co już wiemy, co należy robić. I ebben a harmadik blokkban egy nagyon érdekes módszert szeretnék nektek bemutatni. I w tym trzecim bloku teraz chcę wam przedstawić bardzo ciekawą metodę. Amit mutatom ezt a nagy szót, az én életemet megváltoztatta. Nie mogę tak powiedzieć nawet, może to duże słowa, ale tak jest, zmieniło to moje życie. Ugye folyamatosan keresem a lehetőséget, hogy én magam is hogy fejlődhetnék. Przecież ja cały czas poszukuję kolejne szanse, jak ja sam mogę się rozwijać. És néhány évvel ezelőtt a kezembe került egy magyar ember által írt könyv. I parę lat temu dostała się książka do mojej ręki, autor jest węgrem. Aminek az volt a címe, hogy a kreatív gondolkodásnak a fejlesztése. Rozwój kreatywnego myślenia. Tak się nazywa ta książka. És ebben a tömegben különböző módszerek voltak. I w tej książce przytoczono kilka metod. És talán az illető tartott egy szemináriumot is. Zresztą ten autor później prowadził szeminárium. És amire elmentem, és azóta nagyon jó barátom az illető. Poszedłem, zresztą dzisiaj już jesteśmy barátom. És ebben a könyvben egy nagyon kis rész foglalkozott ebben a módszerrel. I mała część tej książki była poświęcona tej metodzie. Hiszen magának ennek a módszerek nincsenek igazából írásos nyomai. Tak naprawdę ta metoda nie jest za bardzo znana. Nie istnieje na piśmie za bardzo. Tehát hiába írod be a YouTube-on, hiába keresel rá, egy darab weboldal foglalkozik vele, az sincs frissítve évek óta. Nawet gdybyście teraz to wpisali do Google, czy do YouTube'a, czy gdziekolwiek, nic nie znajdziecie, wyrzuci was na jedną stronę internetową, która od wielu lat już nie jest otwierana. És én azt olvastam, hogy ezt a módszert igazából Japánban használják leginkább. I wyczytałem, że ta metoda najczęściej jest stosowana zresztą w Japonii. És alig vártam, hogy kiutazok Japánba. Ezt nem mogom se doczekać, hogy polecsek do Japonii. És tavaly egyszer, amikor ott jártam, akkor semmit nem találtam erre a módszerről. És tavaly, pojechałem zeszłym roku w grudniu, nic nie znalazłem tam. Viszont nem fontos, a lényeg az, hogy működik. No, nie ważne, szóvalcsek. Ważne, hogy to naprawdę działa. Oké. Ezt a módszert úgy hívják, hogy mandala módszer. To się nazywa metoda mandala. Tehát nem erről a mandala táblákról beszélünk, amit látszik. Ale nie chodzi o te tablice, to na tele. Ez egy módszer, ugyanez a neve neki, ez egy módszer. Nazywa się podobnie, ale to jest metoda działania. Hogyha szeretnéd kihasználni ennek az előnyeit, a legfontosabb... Jeżeli chcecie wykorzystać korzyści płynące z tego, to najistotniejsze będzie... Hogy ne kezdjél azon gondolkozni, ne kezdjél azon problémázni, hogy miért és hogyan működik. Nie zaczynaj teraz kombinować, cudować, dlaczego to działa i w jaki sposób to działa. Tehát ez nem egy ilyen spirituális dolog. To nie jest jakaś sprawa taka uduchowiona, spirituálna. Nem egy ilyen mágikus dolog. To żadna magia to jest. Egyszerűen az agyunk így működik, fogad el. Nasz mózg działa w ten sposób i trzeba to przyjąć do wiadomości. Hogyha iOS eszközöket használsz, tehát hogy iPad-et vagy iPhone, akkor van egy alkalmazás, amit le tudsz tölteni. Jeżeli macie urządzenia takie, na których jest system operacyjny iOS, prawda, czyli jakieś Apple'owskie rzeczy, to jest aplikacja, którą możecie sobie ściągnąć. Amit úgy hívnak, hogy Mandala Chart, és ezt le tudod tölteni a telefonodra, iPad-edre. Nazywa się Mandala Chart i możecie to ściągnąć, czy to na iPada, czy na iPhone'a. Androidra még sajnos nincs reméljük, hogy majd lesz egyszer. Niestety nie ma na Androida, no mam nadzieję, że ktoś końcu zrobi. Viszont föl fogjuk tölteni az intranetbe, tehát le tudod majd tölteni ezt a mandala táblát. Ale tą tablicę my chcemy załadować na intranet, więc możecie sobie później to ściągnąć. Sőt, van neki egy olyan Excel-es verziója is, ami automatikusan tölti ki magát. Zresztą nawet istnieje już variant w Excelu, czyli samemu się wypełnia ta tablica. Tehát ez a módszer a megoldás keresésére alkalmas. Czyli to jest metoda, która pomaga nam w znalezieniu rozwiązania. És nagyon gyorsan működik, nagyon hatékonyan működik. Bardzo szybko i bardzo skutecznie działa. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy el tud képzelni. Ja dam wam taki prosty przykład, żebyście sobie mogli to wyobrazić. Teljesen független az üzletről. Ono nie ma nic wspólnego z naszym biznesem. Ugye a gyerekek nagyon szeretik, hogyha mesélünk nekik. Dzieci uwielbiają, kiedy dorośli opowiadają im różne historie. Nie, nekem już mam két kis gyermekem, és ők mindig követelik, hogy meséljek nekik. I ja mam też dwójkę małych dzieci jeszcze, i ciągle przychodzą do mnie, opowiadają. De ugye nem mesek, hogy byłem fejből. No tak, ale nie z książki, nie z księg,
gibájek, tylko ja tak z pamięci. És mondjuk, hogy ugye veszekednek, mint jó testvérekhez illően, akkor szeretnék egy tanmesét mesélni nekik. No i ciągle się kłócą, jak to przyzwoite rodzinstwo, wiecznie się kłócą między sobą, więc ja oczywiście chcę im opowiedzieć coś, z czego płynie, prawda, jakaś nauka. Tehát egy ilyen mondalatot találom, hogy két perc alatt egy nagyon profi tanmesét össze lehet hozni. Mając taką tabelę mandala, słuchajcie, w dwie minuty możecie stworzyć sobie genialną bajkę z puentą. Hogy működik? Jak to działa? Itt van a közepén ugye a focus point. To jest środek, czyli to jest punkt skupienia. Ugye ide beírom, hogy mi a tanmesének az üzenete. I tutaj napiszę sobie, jakie jest przesłanie tej mojej bajki. Utána itt ezekben a négyzetekben körül beírom a mese szereplőit. Potem dookoła, w tych kwadratach, dookoła tego punktu skupienia, wpisuję wszystkich uczestników tej bajki. Ugye a róka, a farkas, a nyuszi, a nem tudom mi. Mogę wpisać, nie wiem, królik mogę wpisać, lwa, wilka. Ugye úgy működik a tábla, hogy amit mondjuk ide beírok, ebben a négyzetben, azt kivetítem ide. Jeżeli tutaj coś piszesz do tego kwadratu, to ono się przerzuca po przekonnej do środka kolejnej tabeli. Ugye az Excel ezt automatycznie beírja meg az iPad alkalmazás is. I ten Excel umie to automatycznie, rozrzuca te twoje wpisy i zresztą ta aplikacja na iPada też. Tehát utána, ide beírja to a rókát, akkor beírja ide a rókát. Więc jeżeli ja napisam lis, to od razu ten lis się pojawia w środku kolejnej części. És tam csak ide gyorsan kibontom ezekben, nézzem, hogy róka mit csinál, mit mond. To wtedy tylko muszę dookoła tego lisa rozwinąć, co ten lis właściwie robi, albo co mówi. A mi megfelel a fő üzenetnek. Coś, co jest godności z moim głównym przesłaniem tej bajki. Potem ugyanezt jelam az összes állattal. Wszystkie inne zwierzęta uczestniczące w bajce wpisuję dookoła. És kész a mese. I mam gotową bajkę. Csak sorrendezem és kész a mese. Później tylko trzeba to poustawiać z kolejności i mam gotową bajkę. Az agyam az egy pillanat alatt ráállt erre a dologra. Mój mózg bardzo szybko się przystosował do tej metody. Okay. Tehát ez az üzletében mindenre alkalmazható. W życiu biznesowym i wszędzie można to zastosować. Okay. Tehát például írd össze a feladataidat, a megoldásra váló problémáidat. Na przykład, napiszcie sobie wszystkie problemy, jako te zadania swoje, prawda? Które oczekują na rozwiązanie. Nie. Összeírtad, és utána, ami számodra a legfontosabb, az beírod a mandala tábla közepére. I najważniejsze, z nich wpisujesz na sam środek tej tabeli mandala. És nem foglalkozol attól, hogy ez hogyan működik, miért működik. I teraz nie męcz się z tym, nie rozważaj, dlaczego to działa. Hanem jönnek az ötletek, és beírod ide. Jak masz pomysły, wpisuj dookoła pomysły. Kicsit hasonlít ugye a brainstormingra, de azt ugye másokkal csináljuk az ötletbőrzés. Czyli zauważyliście, że to jest podobne troszeczkę do burzy mózgów, prawda? Do brainstorming, tylko tam inni uczestniczą razem z tobą. De ezt önállóan magad. A to można samodzielnie zrobić samemu. Kiedy másokkal nem mandalázok magammal. Czyli nie robisz mandalę z kimś tam. Samemu się robi mandalę. Okay. A keretek ne zavarjanak. Niech ci nie przeszkadzają te ramy. Tehát, hogyha egy témához neked csak négy ötleted van, akkor csak négyet töltesz ki. Jeżeli do jednego tematu masz tylko cztery pomysły, no to wypełniasz tylko, prawda, cztery kratki. Hogyha egy témához több mint nyolc ötleted van. Ale jeżeli do jednego tematu masz więcej niż 8 pomysłów. Akkor előveszed egy másik mandala táblát. To wyciągnij drugą tablicę mandala. Tehát a keretek azok ne zavarjanak. Ramy nie mogą być hamulcami. És így adja, hogy nézed, és minden ötlet a jó. Patrz na to, każdy pomysł jest dobry. Jó, majd később szelektálsz. Później będziemy szelekcjonować. Minden prezentációmat ezzel a mandala táblával készítem. Wszystkie moje prezentacje przygotowuję, mając taką tabelę mandala. Oké, nézzük, amikor beírtam ide a trash tardék középen. Na przykład tu napisałem na środku, że dzień nowego startu. Mikor tapasztalataim, milyen témák foglalkoztatják az embereket. Itt dookoła napisałem, jakie są moje doświadczenia, jakimi problémami ludzie się zajmują. Amikor megvolt egy ötlet, akkor kezdtem kibontani. I kiedy już miałem ten pomysł, to później u góry zacząłem to rozwijać. Jött egy csomó dolog, és utána szelektáltam, és így állt össze a program. Mnóstwo rzeczy mi przyszło do głowy, musiałem dokonać selekcji, no i stworzyłem program. Ugye megvolt egy konkrét téma, akkor a előadását ez alapján csináltam. Jeżeli miałem konkrétny temat, to cały wykład mogę przygotować dzięki temu. Hihetetlen hatékonyan és gyorsan tudni. Bardzo skuteczne jest, dlaczego? Bo błyskawicznie możesz to zrobić. Nem kell egyszer megcsinálni, bármikor elő lehet venni, bármikor lehet folytatni. Nie musisz to zrobić na raz, możesz to zostawić i później wrócić do tego. I
kontynuować. No i no, już szuka tutosu? Ja bardzo dużo jestem w podróży. Telefonu z iPadem, jak to będzie na normalnie. Ale te, mój telefon albo iPad zwykle jest ze mną. Nie, warto sobie repluj, tyle mogę tylko repluj, ale wesem i szukam. Siedzę w poczekalni na lotnisku albo już w samolocie, od razu mogę to wyciągnąć i skupić się na jednym temacie. Lego to powiedział, nie, ja do tylko menu tylko Turek co. Na przykład niedawno zdecydowaliśmy o otwarciu rynku tureckiego. Juniuszu sądziło co DKLS zeszły prezentację w Istambulu? 28 czerwca prowadzimy pierwszą prezentację w Stambule. Działamy na turkiszmy ryszyk, pójdę do drugiego. Więc jak macie turecki znajomy, przyszlicie tam. Nie, nie, mam nadzieję, to będzie jakoś zjebać Turek w Warsaw. Więc napisałem sobie w środkowym polu Turcja. I sądziło, że zrozumiałem fewal, to nie mogę okay, zakończyć. I zebrałem dookoła, jakie mam zadania w związku z tym. I to było to drugie fewal dookoła. I później zacząłem te uszczególniać. Te zadania. Szukam ochotniku, nie mogę chyba mieć do listy akrobacji. O wiele skuteczniej to działa, niż gdybyście chcieli listę taką stworzyć. Szukam pomocy z elo kreatywnego do tego. O wiele szybciej wyciągnie z was kreatywnego myślenia. Nie. Zresztą nie wiem, chwilę do tlehe, twoje próbo lehet samą drogą. Dla was. To jest o szojak, kuzę tej prezentacji. Dla was pierwszym zadaniem do tej tablicy może być to, stwórzcie własną prezentację biznesową. Nie, bez jednego zemu grupą, ci najczęściej prezentację. Prawda? W poprzednim bloku mówiliśmy o tym. Powinniście stworzyć własną prezentację. Nie. Ezo prezentacją jest zmienić warto z nifonu. Ta prezentacja ciągle będzie się zmieniać. Udział ludzi chuj tej szwarto z ol. Tak jak wy się zmieniacie. Lebo tu bez jednego oru, chuj, oni byli twotowarzy, chuj, pili go te sinteden, ci rado z uzabę. Pamiętacie ostatnio, jak byłem w Warszawie, mówiłem już wam o tym, że zawsze rób ten biznes na swoim poziomie. No to mi kurde, jak jest to kurde, nie mam syntenki, a ci na nic, to jest taki jest Więc jak zaczynasz ten biznes, wcale nie musisz robić to na poziomie diamenta. Po prostu rób na poziomie początkującego. I się mówi, fejlu, znajdziesz mój bardzo z jego prezentacją. Będziesz się rozwijać, będzie się zmieniać twoja prezentacja. Jej ruch jestem z UZD, który mi kurde, z jeszcze prezentacją. Ja zacząłem biznes w ten sposób, że kiedy miałem pierwszą prezentację. Tylko mekko teraz, to nie o FUZD. Od razu określiłem, jakie ma być moje główne przesłanie. Moim głównym przesłaniem było to, że i ty potrafisz to zrobić. Nazwijmy to, że to był mój produkt, to sprzedawałem ludziom, prawda? Że i ty możesz to zrobić. Nie, to Czyli wpisałem to na środek, a później zacząłem to rozbierać na części pierwotne, jak ja mogę to udowodnić teraz. To będzie defuzjone teraz, ja Ganoderma menu i okres krótki bądź. Jeżeli twoim głównym przesłaniem będzie, że Ganoderma jest świetna, no to wpisz na środek i rozbieraj to na części pierwotne. Jeszcze to docenię, mi to korespondują Ganoderma o kopczorba. Ale możesz od razu sobie to wszystko wypisać, prawda? Co chcesz opowiedzieć o Ganodermie? Siderekam od Unifu, no to jubna, uwierz mi, będziesz miała głowę pełną pomysłów. O wiele więcej pomysłów ci przyjdzie do głowy, niż jak chcesz tworzyć listę. Na początku to nie będzie tak prosty sposób działał, jak się wydaje. Bo twój mózg na razie działa inaczej. Możesz nawet powiedzieć, ale trochę to mi jest obce dla mnie. Ale jeżeli na początku włożysz w to więcej wysiłku, im częściej będziesz stosować tą tabelę mandala, tym łatwiejsze to się staje. Staje się już częścią twojego życia. I nagle zauważysz, że wszystkie rzeczy możesz łatwiej rozwiązać. Czyli ten punkt skupienia musi być na samym środku. To w każdej dziedzinie można to wykorzystać. Wypróbujcie to, doświadczcie to na sobie, jak fajnie to działa. Moje doświadczenie jest takie, że jeżeli poszukujemy rozwiązania w dzisiejszych czasach, to to jest najlepsza metoda. W dużym stopniu rozwinie właśnie to myślenie kreatywne. Okej. Ja tą tabelę wykorzystuję do wielu rzeczy. Co z góry, że jest wezetujący.
tak. Hogyha valami nem úgy működik, ahogy kellene, akkor nem másba, hanem magadba keresed a hibát. Jeżeli coś nie działa tak, jak powinno działać, to nie będziemy teraz szukać winy gdzieś tam, u innych, prawda? Tylko szukamy tą winę u siebie. Tehát, hogy körülmények mindenütt vannak, azon nagyon nehéz változtatni. Słuchajcie, okoliczności mają wszyscy. I też to ciężko je zmienić. Ami tudunk változtatni, az a saját hozzáállásunk. Ale to, co jesteśmy w stanie zmienić, to jest nasze nastawienie. Arra vagyunk igazából hatással. Tylko na to mamy wpływ. Tehát, hogyha találkozunk olyan problémával, akkor nem azt kell megmondani, hogy miért nem működik. Czyli jeżeli spotykasz się z problemem, to nie masz wpisywać do tabeli, dlaczego nie działa. Hanem, hogy mitől működhet. Tylko od czego może zadziałać. Oké. Tehát nagyon-nagyon javaslom neked, hogy próbálj és használj. Gorąco polecam, wykorzystajcie tą tabelkę.